Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Nie było mnie jakiś czas tutaj, ale to wszystko dlatego, że miałam naprawdę bardzo, bardzo dużo na głowie, zaczynając od tego, że zatrudniłam pracownicę Natalię, którą musiałam przeszkolić, co też troszeczkę właśnie zajęło czasu. Usprawniałyśmy sklep stacjonarny, właśnie kto robi zakupy u mnie stacjonarnie, ten będzie miał okazję poznać Natalię. Natalia jest kociarą, ale ma też chomiczka. Generalnie kocha zwierzaki tak samo mocno jak ja i nigdy nie przejdzie obojętnie wobec żadnego, jakiegokolwiek właśnie zwierzaka. Więc jest to idealny człowiek do mojego teamu, bo takie dwie zwariowane osoby to wiadomo, będzie jedna drugą nakręcała i będziemy mogły więcej dobrego zdziałać. Także bardzo się cieszę, że akurat tak się złożyło, że właśnie zostawiła u nas CV i tak się nasze ścieżki połączyły. Jak myślę, że będzie mnie godnie zastępować w dni, kiedy mnie nie będzie. Jak ktoś jeszcze nie pozna Natalii, to zapraszam do mojego sklepu właśnie stacjonarnego w Kielcach, gdzie będziecie mieli okazję właśnie oprócz spotkania się ze mną, będziecie mieli także okazję spotkać się z Natalią. Oprócz tego właśnie, że byłam pochłonięta ogarnianiem programu w sklepie, szkoleniem, no to również miałam szkolenia z firmy Farmina, ponieważ będę tutaj takim centrum żywieniowym, które będzie dobierało też diety dla piesków, będzie można je zważyć u mnie w sklepie, więc to też trochę pochłonęło, musiałam już robić pewne testy, jeszcze ich nie skończyłam do końca, ale to też troszeczkę czasu wymaga. No i jeszcze razem z Wojtkiem podjęliśmy się pewnej takiej dosyć dużej inwestycji, która wpłynie na rozwój naszej firmy. To też troszeczkę czasu zajęło pod względem też jeżdżenia, załatwiania pewnych spraw. Oczywiście większość to Wojtek, no bo on miał troszeczkę więcej możliwości załatwiania, ale ja też mu byłam niezbędna do pewnej papierologii, także też miałam w tym swój czynny udział, no ale ja akurat w tym muszę przyznać, że on najwięcej załatwił, także tutaj to będzie bardziej jego konik, którego ogarnia. Dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że wszystko jest o króliczku w porządku, wszystkie są zdrowe. W zasadzie mam wrażenie, że im mniej się szuka, że im mniej się doszukuje człowiek chorób, tym jest lepiej. Że jak się nie jeździ z każdą pierdołą, to nagle okazuje się, że króliki mogą żyć w zdrowiu, tylko trzeba dbać o dobrą dietę, o ich wybieg, o czystość i generalnie to wystarcza, żeby były zdrowe. Jak się daje dobre sianko, dobre ziółka, pilnuje się, żeby ich nie przekarmiać, no to naprawdę bardzo ładnie wpływa na ich zdrówko i im mniej, znaczy więcej, czyli jak ich nie rozpieszczam, nie dostałam jakoś bardzo dużo przekąsek, od czasu do czasu jakaś kolba właśnie z Joder Farm czy z Vitapolu, to taka z nowej serii Vita Herbal, czy też jakieś takie przekąski z Hamsteak, czy po prostu owoce, korzonki od czasu do czasu, to jest okej, okay, ale jak nie dawałam tego za dużo, czy dostawałam też więcej granulatu, no to już tutaj było widać, że sianko nie szło w ruch, a teraz widzę, że one po prostu w każdej wolnej chwili je jedzą. Spójrzcie na przykład na Melmanka. No i teraz sobie akurat skubię sianko wyrwi susz, bo generalnie ostatnio stosuję je zamiennie razem z moim siankiem, żeby też im urozmaicić dietkę. Mówimy oczywiście o tym sianku, to akurat jest z pierwszego kokosu, albo o tym sianku naszym. Czyli jedzą zamiennie to z tym. I oba im bardzo smakują, bardzo ładnie ścierają im ząbki, także mogę ja wam polecić jako właśnie taką urozmaicenie dietki króliczka. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Często padają pytania, czemu Mimi jest sama, że no czemu to wiecie, ale czy planuję jej zapewnić jakiegoś kolegę, koleżankę? Otóż moja odpowiedź przynajmniej na ten moment brzmi nie, ponieważ ja po Mimi nie widzę, żeby w ogóle doskwierała samotność. Ma przez kraty bunię, akurat z bunią się nie bardzo lubi, no ale ma. No i mam przez kraty też Melmanka, z którym który czasem po prostu jest wpuszczany do niej do końca i powiedzmy jest to taki substytut drugiego królika. A jak się rozciągam, dzień dobry. A boję się, wiecie czego, że wezmę królika, a Mimi jest trudnym królikiem. Naprawdę jest taka, że no po prostu lubi dominować, a boję się, że na przykład jak się nie dogada z tym królikiem, to albo go będzie tłamsić bardzo, albo po prostu będę musiała zrobić kolejny kojec. Fakt faktem, no jest tu miejsce, no bo pokój jest duży, ale nie chciałabym kosztem moich królików zmniejszać im przestrzeni, plus jakbym wtedy podzieliła balkon, co ten nowy miałby nie mieć balkonu, a tu trzeciego wejścia nie zrobię. Więc niestety, ale
no, jest to ciężkie do zorganizowania, ponieważ no właśnie bałabym się ewentualności, że mogą się zwyczajnie nie dogadać. Nie mówię nie, bo zawsze zostawiam sobie furtkę na zwierzaka, bo generalnie w moim jakby w słowniku nie istnieje coś takiego jak za dużo zwierząt. Bo ja uważam, że z każdą ilością byłabym sobie w stanie poradzić, tylko wiadomo, to by było kosztem mojego wolnego czasu i luźnych finansów. Ale generalnie, jeżeli byłaby taka pobrankowa sytuacja, że na przykład muszę wziąć króliczka na dom tymczasowy, a akurat bym zobaczyła, że mają się ku sobie, no to wtedy bym takie coś rozważyła. Ewentualnie, no właśnie w moje dłonie trafi jakiś biedny króliczek i właśnie też to zauważy, po prostu jak gdzieś znajdę królika i stwierdzę, kurde, dobra, bierzemy go, pomagamy mu. I też zauważę właśnie, że jest całkiem okej, no to też bym go zostawiła, ale tak żeby z premedytacją, wiecie, dzwonić po fundacjach, bo szukać na Facebooku, czy no, szukać po OLX-ach, no to nie bardzo, bo nie chcę tak świadomie powiedzieć, dobra, biorę królika, jestem na to gotowa, bo nie jestem na to gotowa. Po prostu to jest ciężki temat, bo wiecie, ja strasznie wypieram to, co się zdarzyło z Mańkiem i staram się o tym nie myśleć, ale czasem jak o tym myślę, to mi po prostu jest strasznie przykro i zawsze mam łzy w oczach. I po prostu, wiecie, każdy kolejny zwierzak to kolejne zżycie się i takie podzielenie serca na kolejne zwierzątko i później to zwierzątko umiera i coś częściej by umiera razem z nim, więc to jest dla mnie po prostu, wiem, że je mam, wiem w jakim są stanie, wiem, że tu mnie nie czeka niespodzianka, a boję się, że wezmę zwierzaka właśnie kolejnego i będzie to niespodzianka, której mogę po prostu żałować, ale nie dlatego, że wzięłam, tylko tak psychicznie, że kolejna strata, prawda? A tu przynajmniej wiem, że mam te dziady małe moje, już wiem, czego się po nich spodziewać, wiem, że są zdrowe, mają już parę lat, no Mimi ma 5, Bunia ma praktycznie 7 czy 6, Melman ma już 3, więc to są dorosłe króle. Musiałam szukać dorosłego królika. Zazwyczaj, znaczy w fundacjach są akurat po kastracji, ale jakby to było jakiś złych warunków, no to na pewno będzie nie po kastracji. Więc tutaj też cała diagnostyka, czy ten królik jest zdrowy, jak jest chory, no to wiadomo, trzeba się też liczyć z tym, że każda choroba, no już nie mówię o finansach, ale że każda choroba ma jakieś tam oddziaływanie na zdrowie. Także jakbym miała brać, to z jednej strony chciałabym z fundacji, no bo bym wiedziała, w jakim jest stanie królik, ale z drugiej chciałabym pomóc jakiejś biedzie. Więc kurczę, tak na ten moment ja nie jestem po prostu też gotowa na to. Zobaczymy, co tam u Buni. Popatrzcie, jaka piękna pogoda. Wow. Aleście tu zasrały troszkę, co? Zrobiliście sobie wychodek na balkonie. Bardzo ładnie na tym dywanie jest. No i właśnie to jest to. Króliczki zawsze załatwiają się na miękkie. Także robienie im kłówek nie ma sensu, bo jak jest dywan, to dywan jest lepszy. Nawet po kastracji. Tak, Buniusiu? No, Buniusia jest tutaj seniorką, najstarsza ze stada. Ona się urodziła, czekajcie, w 2016 roku, no to ma 6 lat, przepraszam, 6, no ale w lutym, no to już 6,5 roku mniej więcej. Ale nie ma siekaczy, bo je przerastały, ale i tak sobie świetnie radzi bez tego. Przewracamy tam, u Mimi jest zdecydowanie czyściej, zobaczcie. Tylko Bunia i Melman sobie robią toaletę. Tu jest tylko zdrowa futerka. No, ale generalnie kup nie ma, więc Mimi, gratuluję, zdałaś te dwie rękawiczki, jesteś elegancikiem. No, ona sobie teraz ziółka, siedzi, Melmanek też lubię, Melman to po prostu kocha to siano, naprawdę, wcina je cały czas. Patrzcie, nawet wygląda znośnie, bo został wyczesany, więc nie ma już takich tutaj wypadających sierści, ale no i tak tutaj troszkę je. Nawet jak się go wycieszę, to zawsze gdzieś tam ta siorstka mu wyjdzie. No ale generalnie, podsumowując, to nie zamykam ścieżki na wzięcie królika, ale na pewno nie zrobię tego teraz świadomie. Może właśnie za jakiś czas, na razie ciągle myślę o Mańku. Raz miałam taką bardzo dużą chęć wzięcia królika, właśnie takiego czarnego. Wyglądał jak mini wersja Mańka, był wielkości Mimi, a wyglądał jak Maniek. No ale na szczęście znalazłam mu dobry domek, bo już o mały włos... No naprawdę, to już było tak, że jakby oni, ci ludzie go nie wzięli, bo jeden dom się wyparł, drugi i dopiero drugi dom chciał. I mówię, jak oni go nie wezmą, to ja go wezmę. I tak już go w sumie wykastrowałam wtedy, więc mówię, a już, już jest po kastracji, wszystko okej. Okay. Mówię, więc nic tylko brać. No ale jednak się znalazłam, jak mają się te króliczki bardzo dobrze, tak więc tylko się cieszyć. Także ja się z Wami żegnam. Dajcie znać, co słychać u Waszych zwierzaków. Teraz już mam Natalię. Jak już ogarnęliśmy ten temat z Wojtkiem,
to już mam więcej czasu i ja naprawdę mogę wrócić do nagrywania, bo po prostu przy pracy 6 dni w tygodniu i 7 dzień na takie domowe rzeczy nie było po prostu kiedy. Naprawdę, dorosłość z się, bo jest tego za dużo, za dużo. Także cieszę się, że mam teraz taką pomoc, która mi trochę odciąży i będę mogła właśnie tutaj nadrabiać swoje obowiązki YouTube'owe. Także my się żegnamy. Miłego dnia. Pa, pa!